Gdy mężczyzna zauważył, że 93-latek wybrał się na zakupy, mimo panujących zakazów i obostrzeń, zapytał, dlaczego tak się naraża. Następnie usłyszał od seniora niesamowitą historię, która złapała go za serce. Staruszek miał specjalny powód, dla którego opuścił dom, chociaż znajduje się w grupie wysokiego ryzyka w czasach pandemii. Materiał wideo przygotował serwis informacyjny NBC7. Portal Newsner przekazał materiał o 93-letnim mężczyźnie, który mimo zakazów i zaleceń rządowych wybrał się na zakupy. Senior nie tylko naraził swoje zdrowie, wychodząc z domu, ale zdecydował się również na podróż autostopem. Nieznajomy, który się zatrzymał i zaoferował mu transport, poznał niezwykłą historię staruszka. Zakupy i każda inna czynność, która zmusza do wyjścia z domu, to obecnie duży powód do stresu dla osób starszych. Jednak ten 93-latek, mając świadomość ryzyka, postanowił udać się do marketu. Dlatego senior próbował złapać autostopa. Wreszcie zatrzymał się przy nim agent nieruchomości, który zaoferował mu pomoc. Historia mężczyzny okazała się tak poruszająca, że zainteresował się nią serwis informacyjny NBC7. Senior, który ryzykował zdrowiem, by wybrać się na zakupy, okazało się, że senior miał wyjątkowy powód, aby wybrać się na zakupy. Mimo wielkiego ryzyka nie mógł zrezygnować, ponieważ wiązało się z wieloletnią tradycją, którą praktykował ze swoją żoną. Okazało się, że prawie od 12 lat kupował ze swoją wybranką czekoladę, którą oboje zjadali wieczorem. Agent nieruchomości, który podwoził seniora, był bardzo poruszony jego słowami. Nie jemy całej tabliczki, tylko po kilka kawałków. Słowa Mikea, 93-letniego mężczyzny, cytuje portal Newsner. Dzięki życzliwości agenta nieruchomości, Richarda Farmera, 93-latek mógł zrobić potrzebne zakupy. Senior przyznał, że chociaż już wcześniej udawało mu się złapać autostopa, Richard zaangażował się w pomoc jak nikt inny wcześniej. Dzięki temu staruszek mógł spokojnie kupić wszystkie potrzebne rzeczy w oddalonym o 1,5 km markecie i wrócić do swojej żony bezpiecznie, aby razem mogli wieczorem zjeść swoją ulubioną czekoladę i kontynuować wieloletnią tradycję. Niedawno pisaliśmy o. Źródło: Newsner.